Tuż po godzinie 7 rano na ulicy Katowickiej doszło do wypadku z udziałem busa i samochodu osobowego. Jadący busem w kierunku Sosnowca 50-letni mężczyzna zjechał na przystanek autobusowy Łubowiec i się zatrzymał. Po chwili w lewy tył pojazdu uderzył Opel prowadzony przez 35-letniego mężczyznę. Na miejscu pojawiła się policja i karetka pogotowia. 6 osób z busa zostało odwiezionych do szpitala, ale po badaniach 5 z nich zostało zwolnionych do domu. Policja, która pojawiła się na miejscu, stwierdziła wstępnie winę kierowcy Opla, jednocześnie stwierdzając, że kierowca busa zatrzymał się na przystanku w taki sposób, że część pojazdu wystawała na jezdnię. Teraz sprawa trafi do sądu, który wyda wyrok, kto w tej sytuacji zawinił.